Szymona Ludziska. Przyszła do mnie kolejna paczka. Już sobie ją otwieramy. O, wow! Mam ranę na palcu. To bolało. Na samym wierzchu mamy paragonik, a dalej mamy coś takiego, papiery, i znajduje się coś takiego. Pewnie się zastanawiacie, co to jest, ale fajne, fajne dotyku takie, nie wiem czy to jest skóra, ale takie ma w dotyku jak skóra. Dobra, kartonik pusty. Otwieramy. Tak. Wyciągamy pierwsze. Jedno. Drugie. I trzecie. W środku etui wygląda tak. Widać, widać, nie widać. Ma tu takie przegrody. No dobra, nieważne. I jest to filtr. Ten tutaj filtr jest CPL. Po nazwach nic nie kojarzę. Ten tu jest zwykły, jakby osłonka. A ten tutaj jest chyba w ciemnościach. On rozjaśnia chyba, czy coś. Taki o, fioletowy. Ja sobie na pewno założę ten, żeby mi tak trochę przyciemniało, więc zaraz to zrobię i widzimy się za chwilę. Ok, no i wydaje mi się, że jest teraz troszeczkę ciemniej. Sorki, jestem dopiero po śniadaniu. No, także na podglądzie teraz widać, że jest trochę ciemniej. Jestem ciekaw, czy będzie widać to już na nagraniu. A dobra, lecimy dalej. Dzisiaj Was zabieram ze sobą i zaczynamy tego vloga. Zostaw łapeczkę w górę, jeżeli Ci się moje materiały podobają. Na dole subskrypcje i my już lecimy. Ok, gotowy. Aha, jeszcze maseczka. Jest maseczka. Dobra. Kurde, z tymi maseczkami to jest przerąbane. No więc tak, ja już jestem w samochodzie i lecimy do miasta. Jadę odebrać dokumenty od mojego lekarza, między innymi skierowanie na nie na, tylko do chirurga, żeby on sprawdził, co z tym moim górnym odcinkiem kręgosłupa jest, czy coś robimy, czy zostawiamy tak jak jest i czekamy, aż będzie jeszcze gorzej. No oczywiście, no, wolałbym, żeby było coś zrobione, żeby ten ból mimo wszystko mi odpuścił. No ale to zależy od lekarzy. Obecny lekarz powiedział, że on by nic nie robił, ale ciemno. Obecny lekarz by nic nie robił. No zobaczymy, co mi powie chirurg, czy coś działamy, czy nie. I jadę jeszcze też do tego samego lekarza odebrać dokument, jakie prace mogę wykonywać. No, także jedziemy odebrać to, potem jadę pozałatwiać sprawy urzędowe. No i zobaczymy, co dalej. Tak naprawdę mam tylko te dwie rzeczy do załatwienia, ale zobaczymy. Dalej, 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 dalej zdążysz. Ale ciemno. Dobra. To dokumenty od lekarza odebrane.
Teraz lecimy załatwiać sprawy urzędowe. I po sprawach urzędowych uciekam do domu. Także widzimy i słyszymy się trochę później. No, to pozałatwiane. Ale dezynfekowałem ręce i te moje rany, które mam tu i tu. Nie są one zbyt duże, ale szczypie w uj. Nie chcę ich też zaklejać, bo chcę, żeby mi się to jak najszybciej zagoiło. A jak zakleję plastrem, to mi się nie będzie to aż tak szybko goić. No ale dobra. Sprawy pozałatwiane. Tak myślę, czy jeszcze coś? Lekarz załatwiony, to załatwione, wszystko pozałatwiane. Wiem, jeszcze jedna rzecz. Podjadę zobaczyć, czy jest ten pan tam. Za chwilę wam wszystko wytłumaczę, o co chodzi. Dobra, to lecimy w tamto miejsce. Dobra, jestem na miejscu. Bus stoi, samochód jakiś mały stoi. W sumie dwa samochody. W sumie mogę wam... O, widzicie? Czekajcie. O, mogę wam już chyba zdradzić, co przyjechałem się pytać. Ale widzę, że faceta nie ma. Jejku, jejku, jejku. No nic, najwyżej spiszę numer telefonu, będę dzwonić. Ale chciałem pogadać z nim właśnie. Z nim normalnie zobaczyć i tak z nim pogadać. No ale nie ma go. Chyba gdzieś musi mieć jakiś kurs z kimś. I widocznie jest w terenie. No szkoda. Ale nic, spiszę sobie numer i będę dzwonić. Dobra, nie wiem, czy coś widać, ja na podglądzie też tylko widzę czarne plamy. Dobra, numer telefonu. Jezu, ale się wystraszyłem, autobus przed samochodem przejechał. Dobra. Zapisać. Dobra. Ok, jest zapisane. Dobra. No. Także numer. Kurczę. Także numer zapisany. Kuźwa, covidek czy jaki cholera. No. Także numer zapisany. Nie wiem, czy czekać, czy nie czekać. W sumie wszystko mam załatwione, to mógłbym chwilę poczekać, ale wiem, czy on przyjedzie. Z tego co wiem, to on ma jazdy między godzinach, tak chyba 2 godziny. Właśnie między 10 a 12, a jest 11. Kurde, godzinę? Nie no, godzinę na pewno nie będę czekać. No, a ten oto autobus tak blisko mi przejechał koło samochodu i się go wystraszyłem. Serio, myślałem, że mi kurde przód urwie. No ale na szczęście wyrobił zakręt. No, wchodził jakby, nie wiem, myślał, że na torze driftowym jest, czy co?
jakiś szplin. Dobra, muzykę i tak stłumię, bo jest muzyka objęta prawami autorskimi, więc za chwilę mi zablokują film. A tego bym nie chciał. No, dobra. Jadę chyba do domu, bo to nie ma sensu tutaj czekać, bo to nie wiadomo, o której on przyjedzie. Numer mam spisany, to będę dzwonić. Dobra, widzimy się w samochodzie. W domu. W samochodzie jestem cały czas, widzimy się w domu. Wróciłem już do domu, wypiłem kawę i chciałbym wam kilka słów jeszcze dopowiedzieć o tym obiektywie. Mianowicie, jak ktoś się przygląda na Instagramie, wrzucałem story tę moją kamerę z tym obiektywem i on tak wygląda, jakby on nie miał zooma. On ma zoom, tylko że to już jest, jakby wam to powiedzieć, nowa technologia w cudzysłowie, i on ma ten zoom po prostu wbudowany już w środku, że normalnie on zoom ma, jak widzicie, on normalnie zoom ma, tylko że ten zoom cały chodzi w środku obiektywu, bo akurat nie mam tutaj tego obiektywu, mam schowany ten stary, znaczy stary ten kitowy, to tam normalnie przy samym włączeniu się wysuwa trochę i on ma minimalnie 16 mm. No, także jak robię przybliżenie, no to on się wysuwa jeszcze bardziej. Tu w tym on już sam w sobie jest dłuższy, ale ma cały ten mechanizm wbudowany w środku, także dla mnie to jest jak najbardziej na plus, no bo wtedy wszystko chodzi w środku, no i dla mnie to tak trochę ładniej wygląda, bardziej estetycznie. No, także jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję. W opisie macie link do mojego Instagrama. Także myślę, że to by było na tyle. Pełny materiał o tym obiektywie nagram w osobnym wideo. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy to będzie. Ale myślę, że może mi się uda. Nie na weekend, na weekend leci ten. No nie wiem, zobaczymy. Ale na pewno dam wam informację na moim Instagramie, jak już będzie pełny materiał, czyli tak zwana recenzja tego obiektywu. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Łapeczka w górę na zachętę. Subskrypcja, zajrzyj do opisu i my się już żegnamy. Dzięki za oglądanie. Szczała!